Witam serdecznie. To jak możecie dowiedzieć się z intra, jestem Dejwowski i tym odcinku poprowadzę gameplay, let's play, czy jak to chcecie sobie to nazwijcie, z gry Blacklight Retribution. No parę słów na temat tej gry. No, jest to FPS sieciowy, głównie właśnie po to jest postawiona ta gra. Nie ma niestety wersji singlowej, czyli single player dla jednego gracza. Gra ogranicza się tylko do wersji sieciowej. Tak samo jak w innych różnych grach, jest masa trybów, począwszy od TDM-ów, zakończywszy na jakichś domach. Sam jeszcze niestety ich zbytnio nie zgłębiłem, także trudno mi jeszcze o czymkolwiek tutaj porozmawiać. Gra jest o tyle ciekawa, że jako FPS do dyspozycji mamy możliwość wbijania leveli, expa i odblokowywania nowych broni, magazynków i tym podobnych rzeczy. Właśnie, o, to jest właśnie sklep, gdzie możemy zakupić bronie, pistolety, czy też jakieś pancerze, pakiety itd., itd. Walutą, za którą możemy kupić dane rzeczy, są jakieś giepeki, ja to tak osobiście nazywam, które dostajemy za zwycięstwa, porażki, po prostu za gry. W Blacklight Retribution możemy kupić też za mniejszą ilość zenów, które niestety są oczywiście płatne, czyli musimy wybulić złotówki, by mieć jakieś dodatkowe rzeczy. Że teraz po prostu może przejdźmy do gry. Ja tutaj mam czwarty level, tak jak widzicie, i kupioną broń. Ale myślę, że to nie będzie w niczym przeszkadzało. Ogólnie gra wygląda bardzo dobrze. Jest możliwość gry na... teraz coś mi kurde nie załączyło. Jest możliwość gry na bardzo dużych detalach. Takich naprawdę na high, że tak się wyrażę, gdyż tekstury wtedy wyglądają po prostu bajecznie. Ja zaraz może utnę to. I zaraz po prostu pojawił się ponownie. Witam serdecznie, tutaj znowu ja, Dejwowski. Teraz udało się połączyć, bo wcześniej to jakoś nie było możliwe, coś mnie rozłączało, nie wiem, czasami tak mam. Dobrze. Ogólnie ja już tutaj mam pozmieniane opcje. Tutaj można powiedzieć, że w tej grze mamy darmowe WH pod przyciskiem V. Właśnie tak to działa. Jest to coś w rodzaju takiego... Doktor Wizora, który pokazuje, nie wiem, ciało przeciwnika twojego, biegnącego, czy też leżącego, bądź kucającego, tak? Takie darmowe WH pod przyciskiem V, właśnie tak jak to powiedziałem. Jedyne co denerwuje mnie w tej grze, to, że nie można biegać przez cały czas. Otóż nasz bohater prędzej czy później się zmęczy, tak? Dobrze, no nic, ja ogólnie... Nie jestem jakimś takim profesjonalnym graczem, aczkolwiek miałem do czynienia z FPS-ami, otóż spędziłem na Counter-Strike'u parę ładnych lat. Ogólnie poziom gry zależy też od osób, które do tej gry wylosujemy, tak? Czy będziemy mieli jakiś lamerów, że się tak wyrażę, w teamie, czy też... No, tak jak widzicie, jestem ja jakimś takim... podrzędnym, przeciętnym, przeciętniakiem, jakiś taki mierny jestem, no ale trudno, no słuchawek dobrych nie mam, tylko po to, żeby coś tam jakiś nagrać, aczkolwiek myślę, że źle to wyglądać tak aż bardzo nie będzie. Trzymajcie kciuki. Może kogoś zabijemy. Jest naprawdę masa pokawek, rozpoczynawszy za od tych półautomatycznych, zakończywszy na, tak jak widzicie, na chyba snajperkach. No nic, ja na razie jestem oczywiście przedostatni, gdyż to jest praktycznie moje ulubione miejsce w tabeli. Myślę, że zaraz powinienem kogoś rozwalić, aczkolwiek... Będą z tym nijakie większe problemy. Może
No i tak, teraz już padłem trzeci raz. Oczywiście, kto jest najgorszy? No i ja. No ale tak już mam. Kiedy nagrywam, nie ogarniam. No jestem taką pierwszą osobą, która ma tą przypadłość. Nie wiem, nazwiemy to może jakiś, nie wiem. Trema osoby nagrywającej, czy można też nazwać to. No i tak, wreszcie coś się dzieje. Wreszcie to można nazwać. Nie wiem, czy to jest pedober, nie wiem, może ma za zadanie ta gra odstraszać dzieci, żeby tutaj niby to nie przeszkadzały. O kurde, o. No i niestety ta osoba jest kuloodporna, a tam widzieliście mecha. Jest to robot, który może strzelać sobie, tak jak ja, teraz z broni, czy półautomatycznie, wystrzeliwać swoje serie we wrogów, bądź strzelać takim pseudo-shotgunem, naciskając PPM. No nic, jest to bardzo według mnie przesadzony fragment rozgrywki, gdyż osoba będąca w tym mechu, czy tak to nazwijmy, jest po prostu nieśmiertelna. No wcześniej czy później wiadomo, pancerz siądzie, ale chodzi o to, że ta osoba po prostu jest nieśmiertelna, i czy to się nam podoba, czy też nie. O, ja widzicie mój orient szachisty. No oczywiście ja jestem tylko taki zorientowany, żeby nie zabić przeciwnika będącego 2 metry obok mnie. No trudno życie. Zobaczmy, tutaj nikogo nie ma, tam są jakieś pachołki. O cholera. Chyba nie zabiłem. Kurde, no nic, tak jak widzicie za mapa, to jest właśnie TDM, czyli no nie muszę przedstawiać, co to jest za tryb, no po prostu Team Deathmatch, tak? Czyli nie musimy czekać na respawn nasz, no w sumie tej w grze nie musimy w ogóle czekać na respawn, praktycznie w ogóle, w przeciwieństwie do Counter Strike'a, na którym musimy czekać aż zakończy się runda, tak? Killing spree, możecie mi bić brawa, gdyż pierwszy raz ogarniam, kiedy nagrywam, tak? No nic. Przepraszam za duże ilości takich typu tak, aczkolwiek i tak dalej, ale jest to mój chyba pierwszy filmik, który udostępnię na YouTubie, na moim nowatorskim kanale. Łapcie. Granata. Tak, wygraliśmy bardzo małym przydziałem punktowym, otóż 72 do 70. Dobra gra, tak, good game. No ja oczywiście przedostatnie miejsce w tabeli, udało mi się wyjść na zero. No ale dobrze, wróćmy zaraz, bo jeszcze bardziej spróbuję omówić, o tutaj właśnie widzicie, tutaj dostaje się te GP-ki, jak ja to mówię. Za to, no, żeby kupić sobie broń, a mniej więcej jakiś magazynek i tak dalej. Wróćmy może zaraz, po chwilę przerwy, troszeczkę tak sobie przerwę zrobię. Zaraz omówić takie w sklepie i tak dalej. Dobrze, a więc ucinam. Witam znowu serdecznie, tutaj Dewoski. Tak, co można powiedzieć o tej grze? Otóż, w sumie nie jestem pierwszą osobą, która let's playuje tą grę, aczkolwiek jestem pierwszą młodą osobą, która wzięła się za taką, można powiedzieć, poważną rzecz, jaką jest gameplayowanie takich oto FPS-ów. No cóż, powiedzmy tak. Gra, no jak gra, widzieliście, first person shooter, mamy darmowe WH, które trzeba później odczekać, aż się skuldaunuje. Tak. Widzicie, tak jak widzieliście wcześniej, za wygraną, przegraną, czy też inne różne takie pierdołki, jak ja to mówię. Nie pierdółki, no w sumie to nie jest tak ładnie, być zbytnio poetycko, acz wolę wyrażenie pierdołki. No nie wiem czemu. Dostałem, no jak dla mnie, pokaźną sumkę GP-ków, także myślę, że wyżyć z tych GP-ków się da, aczkolwiek widzicie. Przykładowa broń kosztuje 200 GP, a czyli tych punktów, które dostajemy za grę i wygrywanie, przegrywanie po prostu za grę, a 25 zenów, tak? Czyli tych takich
punktów, które możemy wykupić tylko za złotówki, czy też inną walutę realną. Dobrze, no cóż. Tutaj jest naprawdę dużo rzeczy, które możemy kupić, typu loadout slot, już nie wiem jak to się mówi dokładnie, już nie będę jakoś tak też wymawiał tych anglojęzycznych nazw bardzo jakoś profesjonalnie, gdyż mój język angielski nie jest też na jakimś szczytnym poziomie. Otóż taki loadout slot jest do tego, gdy po prostu mamy w grze możliwości pukawek, tak? Typu wybieramy sobie no, broń, ja zaraz pokażę o co chodzi. Tak, to jest właśnie loadout. Typu tutaj jest taki zapis gry, typu to jest pod F1, ten pod F2 i tak dalej, mamy ich po prostu 5. Każdy niestety kosztuje aż 1000, to niestety nie zorientowałem się to w jakimś item shopie, czy też w jakimś sklepie Valve, bo to w sumie to Steam tą grę to tak prezentuje na swojej platformie, jest bardzo sławnej, kto by jej w sumie nie znał. Aczkolwiek loadout jest do tego, by dodać sobie broń, typu nie podoba nam się broń półautomatyczna, zgniemy. Zaraz możemy sobie zmienić loadout na drugi, gdzie na przykład mamy zapisaną inny pistolet, typu bardzo z mocnym kalibrem, z laserem, czy też z celownikiem. I broń snajperska, właśnie to jest do tego stworzone. Ale to już niestety dla osób, które wydają złotówki na dodatkowe jakieś premium konta, czy też właśnie tutaj jak widzicie Zeny. No cóż, gra jak gra, według mnie jest bardzo ładna. Tutaj widzicie, gram na takich przeciętnych tych, no w sumie takich medium, jak to woli, detalach, gdyż po prostu gdybym grał na najwyższych, no niestety albo mnie przycinało, bo ja nagrywam frapsem, no wiecie, to bardzo pożera miejsce na dysku, bardzo by lagowało mnie, ścinało, także wolałem tego uniknąć, ale no i na potrzeby filmu niestety nie zrobiłem tego właśnie w na najwyższych detalach. Po prostu nie było tak, że nie wiem, mówię jak robot, w sensie ścina mnie co 2 sekundy. Dobrze. Także omówmy teraz. Co tutaj jest taki czat, typu tak jak znacie pewnie Rocka bądź Roya. Oni tak mają fajne właśnie gameplaye, let's playe. Ale właśnie Rock postanowił zabrać się za let's playowanie tej gry. Otóż, no, tak jak oglądałem i zrozumiałem, że napotkał się na nią przez przypadek, spodobała mu się. I tak jak powiedział, że właśnie global chat jest do tego, żeby się, albo jakiś taki wparty chat i tak dalej, jest po to właśnie, żeby się w sumie, no, powyzywać. Powiedzieć, ach, jak ja cię to zniszczę w następnej rundzie. No, oczywiście po angielsku, gdyż Polaka znaleźć nie będzie na pewno nie trudno, no ale wiadomo. Nie wiadomo nawet, czy ban nie poleci za używanie innych języków, aniżeli język angielski. No dobrze, no. Tak jak widzieliście, gra jest ładna. W skali 1 do 10 dałbym jej 8, gdyż suma summarum, ta gra jest na początku, no dla mnie jak co, zbyt łatwa. Chociaż teraz widzieliście, nagrywałem, nie szło mi to zbyt dobrze, no ale myślę, że to może być jakaś trema wywołana moim nagrywaniem pierwszego gameplaya. No nic, w każdym bądź razie gra, tak jak mówię, dałbym jej 8. No cóż, w sumie to opcja tego WH jest troszeczkę przesadzona, gdyż mogę poznać po nich krótkim zrespieniu się tej umiejętności pod literką V. Mogę poznać pozycję mojego przeciwnika, który, nie wiem, drapie się po tyłku, czy też robi za przeproszeniem klocka i będę o tym wiedział, czy mu się to podoba, czy nie, także wyskoczę mu, zadźgam, rzucę granat, czy też po prostu zastrzelę. No cóż, gra, tak jak mówię, 8 na 10. Grajcie, ściągajcie, jest to gra darmowa, free to play. Do pobrania na Steamie zajmują na 4 giga, także nie jest to jakaś przesadna wielkość, ściągałem ją niecałe 5 godzin. No, może to troszeczkę dużo, no aczkolwiek nie posiadam dobrego internetu, gdyż mieszkam w małej mieścinie.
No dobrze, no ja się z wami żegnam. Zapraszam serdecznie do gry mój Niktoszoku, tak jak widzicie tutaj w prawym górnym rogu. Zapraszam do gry, zapraszajcie. Możemy się kiedyś umówić na jakieś, nie wiem, pogawędkę, czy też po prostu wspólną grę. Dziękuję, trzymajcie się ciepło. Dziękuję jeszcze raz, do widzenia.